Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może. Ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Przedstawimy Państwu kolejne, ostatnie już sprawozdanie z polskiego festiwalu, który miesiąc temu odbył się na ulicy Roncesvalles w Toronto. Cieszącą się ogromną popularnością imprezę zorganizowało Roncesvalles Village Business Improvement Area, zrzeszające biznesy na tej tak zwanej polskiej ulicy. Bo wszyscy na Roncesvalles to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy na Roncesvalles to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się, hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się. Wieczorem, wieczorem, kiedy gwiazdy mocno śpią, wieczorem, wieczorem, zaśpiewamy razem czas. Bo wszyscy na Roncesvalles to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy na Roncesvalles to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Oprócz zespołów folklorystycznych i muzycznych prezentujących się na scenach, inne, mniejsze grupy wokalno-muzyczne występowały na ulicy lub na chodnikach. Na przykład wykonawcy piosenek o tematyce religijnej. Miłości twej moc zawiodła cię nam, ukonić mnie z grzechów i win. To niech Boży dzień się przybił, to nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Podczas dwóch dni festiwalu można było posłuchać również muzyki ludowej i rozrywkowej krajów Ameryki Południowej. Mamy nadzieję, że te godziny koncertowania zaowocowały dla nich przyzwoitym zastrzykiem finansowym. Thank you.
Wśród wielu firm prezentujących swą ofertę biznesową dziesiątkom tysięcy przewijającym się ulicą osób było cieszące się dużym zainteresowaniem, szczególnie chłopców, stoisko firmy Big Boys with Cool Toys, największego w Kanadzie sklepu ze zdalnie sterowanymi zabawkami, samochodami, samolotami, a nawet helikopterami. Instrukcji co do obsługi bardzo szybkich maszyn udzielał właściciel sklepu Alex Morgan, demonstrujący także ich wytrzymałość w razie ewentualnej kolizji na torze. Połowę stoiska w tym roku zajmował niezrozumiały na pierwszy rzut oka pagórek o bardzo skomplikowanej rzeźbie terenu. Na wykonanym specjalnie na potrzeby sklepu tajemniczym wzgórzu pracownicy mogli wykazać wyjątkowe zdolności samochodzików, w tym wypadku raczej łazików, dzielnie wspinających się w wyrafinowanie zaprojektowaną trasą. Ważną, niejednokrotnie sprawdzoną atrakcją festiwalu byli buskers, klauni, iluzjoniści, a szczególnie żonglerze, którzy nie bacząc na zagrożenie własnego zdrowia, zajmowali się podrzucaniem różnych przedmiotów, czasami nawet specjalnie przez nich samych zapalonych. Jednak jak zwykle wykazywali duży kunszt, co przekładało się na spragniony efekt prowadzonej po każdym występie zbiórki tzw. środków. A zachwyceni widzowie zawsze potrafili docenić ich duże umiejętności w unikaniu kontuzji lub poważnych poparzeń. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczących w festiwalu stanowiły znakomitą okazję dla realizacji kolejnych odcinków naszego lubianego przez Państwa serialu High Park Crew. Rafał Zimowski wraz z operatorem, a właściwie z operatorką, przemierzał ulicę Roncesvalles, aby zadawać przechodniom pytania na zwykłe, ogólnie znane tematy, które ku naszemu zaskoczeniu w niektórych wypadkach okazały się mniej znane. Wyniki tej nietypowej sondy przedstawimy Państwu już wkrótce. W ostatniej części ostatniego sprawozdania z polskiego festiwalu, jak co roku, przedstawimy Państwu polonijne zespoły muzyczne, które podczas dwóch dni trwania imprezy wniosły swój wkład we wspaniały nastrój, jaki udzielał się dziesiątkom tysięcy osób odwiedzających tę tak zwaną polską ulicę. Oto więc zespół Mr. System, który brał udział w polskim festiwalu już kilkakrotnie. Jak wspomnieliśmy w pierwszej relacji z festiwalu, jego drugi dzień, czyli niedziela, rozpoczęła się deszczowo, co naturalnie poważnie zmniejszyło liczbę przybywających osób, w tym ewentualnych widzów,
koncertujących na dużej scenie zespołów. Ten pech najbardziej odczuli członkowie popularnej grupy Dixielandowej Nikt Nic Nie Wie, która wystąpiła w nieco zmienionym składzie i wspólnie ze znaną piosenkarką Grażyną Pęku. Potrafi szczęście dać mi, szczęście dać mi, no cóż nikt. Może inne są piękniejsze, no to i co? Może inne są zgrabniejsze, na pewno są. Może inne są sprytniejsze, no to i co? No ale powiedz sam, no ale powiedz sam. Niewiele więcej widzów miał występujący zaraz po grupie Dixielandowej inny popularny zespół Polanie z St. Catharines, który swe znakomite wykonanie polskich przebojów prezentował już na kilku poprzednich polskich festiwalach na ulicy Roncesvalles. Na pożegnanie dajesz mi uśmiech swój. Nie odchodzisz czysto, burzy się. Kochałem cię i twe szaleństwa mocno tak. Musisz miałaś zawsze rojcze. Gramy razem! Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze lubiłaś, koniec wreszcie z nim. Nie jesteś aniołem, nie, nie, nie. Jesteś szalona, jesteś szalona. Mówię ci, zawsze lubiłaś, koniec wreszcie z nim. Nie jesteś aniołem, nie, nie, nie. Jesteś szalona. Jako ostatni, pod powoli roześniającym się niebem, wystąpił inny znany zespół Impuls z Hamilton, którego wykonanie popularnych polskich piosenek, podobnie jak zespołów wcześniej wymienionych, przyciągało tłumy na kilku poprzednich festiwalach na ulicy Roncesvalles. Jesteś miła, cigana, cigana, lecz po ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość zakąpane, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość jaże twoje oczy, rozpędzona jak motocy. Wtedy pijemy wszystkie drinki aż do oka. Zekiry wyszą we mną, uśmiechem budzisz mnie i ból przygrywa. Wleczone ciała dwa, tak piękni byli ja, szczęście napływa. Choć na parkiecie tłum, to dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Nie ma nas, nie ma nas. Krzysztof Sławomir, a my kramiona Magdalena. No to zbaw! Miłość, miłość zakąpane, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość jaśnie twoje oczy, drogo spędzona jak motocy. Kiedy pijemy wszystkie drinki aż do oka. Duże wrażenie na publiczności wywarł jak zwykle występ Anny Saison, finalistki konkursu Canadian Idol sprzed kilku lat,
jak i finalistki kwalifikacji na reprezentantkę Polski w konkursie piosenkarskim Eurowizji. Nasze obszerne sprawozdanie z 15. Polskiego Festiwalu na ulicy Roncesvalles zakończymy spojrzeniem na odbywającą się pierwszego dnia wieczorem dynamiczną, radosną zabawę w programie imprezy nazwaną Dance Under the Stars. Setki miłośników muzyki rozrywkowej i tańca wypełniły przestrzeń przed główną sceną i do późnej nocy intensywnie, ofiarnie i z pełnym poświęceniem bawiły się przy muzyce popularnego zespołu Kompot z Mississaugi.